List do Tytusa, rozdział pierwszy. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Paweł nazywa się sługą Boga, apostołem Jezusa i człowiekiem, który dąży do tego, żeby wzbudzić i wzmocnić wiarę tych, których Bóg wybrał i doprowadzić ich do poznania prawdy. Zdaniem Pawła poznanie prawdy jest zgodne z pobożnością. Nie widzi żadnej sprzeczności między tymi rzeczami. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. To wyrażenie w nadziei żywota wiecznego, dosłownie w tekście greckim, znaczy z powodu nadziei żywota wiecznego. Czyli Paweł wszystko to, co robił, robił z powodu nadziei żywota wiecznego, który osiąga się, przyjmując z wiarą to słowo, które zostało mu powierzone przez Jezusa, czyli Ewangelię o darmowym zbawieniu przez wiarę w jego zastępczą śmierć na krzyżu. Do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Paweł nazywa Tymoteusza swoim prawowitym synem, czyli swoim następcą, człowiekiem, który ma podobne cechy jak on i działa z jego upoważnienia. Mówi, że ma łaskę i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, czyli stawia te osoby na jednym poziomie. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Tymoteusz ma podobne zadanie na Krecie, jak Tymoteusz w Efezie. I tutaj, i tam Paweł ustanowił kościoły i teraz trzeba uporządkować ich życie i wyłonić ludzi, którzy będą tymi kościołami zarządzać. W liście do Tymoteusza Paweł nazywa tych ludzi biskupami, tutaj nazywa ich starszymi. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Starszy ma być człowiekiem nienagannym, czyli nikt nie może mu niczego zarzucić. Ma być mężem jednej żony, czyli przeżyć z jedną kobietą całe życie. Ma mieć dzieci, które są wierzące, nie są rozpustne, czyli nie folgują swoim cielesnym pożądaniom i nie są krnąbne, czyli nieposłuszne. Żeby można to było ocenić, te dzieci muszą być już podrośnięte, a ten ich ojciec musi być wobec tego człowiekiem rzeczywiście starszym. Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. Żeby być tym biskupem, nie można folgować swoim namiętnościom. Nie można też wykorzystywać tego stanowiska do realizacji swoich zachcianek. I nie można też go traktować jako okazji do dorobienia się. Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy. Taki człowiek musi przejawiać cechy, które nawet niewierzący uznaje za dobre. Musi być życzliwy ludziom, sprawiedliwy, opanowany. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają.
To wyrażenie trzymający się prawowiernej nauki dosłownie oznacza trzymający przed sobą, czyli ten człowiek musi być wpatrzony w słowo, musi kierować się nim i wtedy będzie zdolny do tego, żeby napominać tych, którzy się nim nie kierują i dawać odpór tym, którzy głoszą jakąś inną naukę. Nie jest tutaj powiedziane, że koniecznie taki człowiek musi pełnić funkcję nauczyciela w kościele. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Wielkim problemem w kościołów na Kresie są ludzie, którzy głoszą jakieś błędne nauki. Robią to dla zysku. Tutaj jest stwierdzone, że wywracają domy, czyli skłócają ludzi w rodzinach, bo część im wierzy, a część nie. Najczęściej wywodzą się z narodu żydowskiego. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kretyńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. Paweł cytuje greckiego poetę Epimenidesa, który mówi, że jego rodacy to skłonni do kłamstwa, do różnych wstrętnych zachowań i do lenistwa. I tym właśnie tłumaczy Paweł podatność Kreteńczyków na słowa tych fałszywych nauczycieli. Człowiek, który sam jest skłonny do kłamstwa, jest też podatny na kłamstwa innych ludzi. I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Ci nauczyciele, z którymi Tytus ma walczyć, opierają się na różnych żydowskich podaniach. I także w tych podaniach duże znaczenie ma czystość rytualna i można się domyślać, że ci nauczyciele narzucają swoim wyznawcom różne wymagania odnośnie tej czystości. A ponieważ sami Kreteńczycy mają skalane sumienia poprzez swoje grzechy, to dają posłuch tym naukom. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Właśnie z powodu tego niegodziwego życia zarówno Kreteńczyków, jak i tych fałszywych nauczycieli następuje zepsucie w kościele, ponieważ nikt nie zauważa, że ten człowiek głoszący jakieś dziwne nauki sam żyje grzesznie i nie jest zdolny do dobrych czynów.